Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Dobrze, że ostatnia seria poszła. Biegnie mojowane. No, zrobiliśmy swoje, tak? No jedziemy osobionym i to dosyć poważnie, bo U24 jakby praktycznie nie ma, ale miejmy nadzieję, że to już niedługo będzie. Będziemy kompletni. Zaczął pan znakomicie. Dzisiaj na początku było tak, jak miało być, po prostu idealnie? Wiadomo, że chciałoby się może jeszcze lepiej, chociaż na początku naprawdę bardzo dobrze. To mogę powiedzieć, Michał jakby przygotował kolejny silnik, na którym postanowiliśmy jechać po treningu i spisał się świetnie. Jedno oczko zgubione, więc myślę, że nie jest źle. No, ciężki dzień, tak? Urodziny każdy, wszystko najlepszego. Człowiek w pewnym momencie już nie chciałby, ale no cóż, no taki dzień i cieszę się bardzo, że jakby wygraliśmy, to jest najważniejsze. Urodziny urodzinami, ale zaliczył pan przysłowiowego dzwona. Jak pan tą sytuację widzi ze swojego punktu widzenia, wykluczenie Liagera? To jakby to jest, od tego jest sędzia, tak? I ten, no, ewidentnie kontakt był, no jechałem swoim torem jazdy, składałem się w łuk. I znowu jakby taka sytuacja, że no, ten zawodnik, który atakował, no, wszedł głęboko pode mnie, więc trudno, oglądniemy, zobaczymy, no. Skończyło się tak, jak skończyło. To na te urodziny, co się będzie działo dzisiaj po tym zwycięstwie tutaj w Zielonej Górze? Jakieś ucztowanie i czczenie kolejnych urodzin? Jest, 100 lat. Idę na rower chyba.